Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym się z Wami podzielić kolejnym materiałem, produktem z chemii warsztatowej, którą wykorzystujemy w naszym serwisie, a mianowicie sprężone powietrze. Jeżeli jesteś generalnie zainteresowany właśnie taką tematyką chemii warsztatowej, w co warto się wyposażyć, żeby po prostu ta praca przy samochodzie była bardziej wydajna, to odsyłam Cię do playlisty, która znajduje się w opisie tego materiału oraz wyświetli się na pewno w karcie podczas trwania tej prezentacji. Jeżeli chodzi o sprężone powietrze, generalnie wykorzystujemy je w warsztacie do zamrażania różnego typu śrub, zabrudzeń, starego silikonu, chłodzenia jakichś elementów. No tutaj zastosowanie jest bardzo szerokie dla zamrażacza. Jeżeli chodzi o wydmuchiwanie, to raczej staramy się korzystać tutaj z sprężonego powietrza, które mamy w kompresorze, ponieważ pomimo tego, że ta cena, którą widzicie tutaj na Allegro, 5,29 za 400 ml, biorąc pod uwagę to, co możecie dostać w marketach, jest dosyć atrakcyjna, bo ta cena jest w zasadzie dwa razy niższa niż to, co można spotkać w hurtowni czy w markecie, to mimo wszystko nie jest to środek, który bym po prostu wykorzystywał do przedmuchiwania jakichś rzeczy w aucie. Natomiast jako zamrażacz jak najbardziej się nadaje i faktycznie, jeżeli coś najpierw podgrzejemy, a później bardzo gwałtownie wystudzimy właśnie przy pomocy takiego odmrażacza, no to ta śruba ma dużo mniejsze opory w tym, żeby udało ją się odkręcić, czy chociażby usuwanie, tak jak powiedziałem wcześniej, jakiejś uszczelki starego silikonu. Właśnie po jej zamrożeniu ten proces udaje się przeprowadzić dużo sprawniej. Także jest to kolejny produkt, który u nas na takiej liście zakupowej bardzo często się znajduje i który możemy Wam polecić. Generalnie piszcie, jaką chemię Wy stosujecie właśnie w celu zamrożenia czegoś albo wychłodzenia. Generalnie mi tutaj chodzi o zapieczone śruby albo stary silikon, który trzeba usunąć. Piszcie, co polecacie i co macie sprawdzone, albo jakąś inną chemię, którą wykorzystujecie przy aucie. Bardzo chętnie podzielę się właśnie opiniami, które macie na temat danych produktów i być może coś nowego wprowadzimy do naszego warsztatu, bo nie ukrywam, że ciągle szukamy i testujemy nowe produkty, a to, co tutaj widzicie, to generalnie jest to, co już mamy sprawdzone i możemy śmiało polecić. Być może, jeżeli ta seria przetrwa przez jakiś dłuższy czas, no to wtedy będziemy pisali o produktach, które nam się nie sprawdziły, ale wydaje mi się, że tej chemii jest na tyle dużo, że raczej warto promować te produkty, które są dobre i są warte swojej ceny. Ja standardowo na koniec każdego filmu zachęcam Was do skorzystania z dwóch playlist. Jeżeli pojawię się na tym kanale po raz pierwszy, playlista numer 1 dotyczy możliwości sprawdzenia auta, a w zasadzie jego historii i przebiegu. Mamy tam kilkadziesiąt wartościowych materiałów z podziałem na kraje i marki. Druga playlista dotyczy możliwości zdekodowania numeru VIN fabrycznym dekoderem, dzięki czemu uzyskacie takie informacje jak kod lakieru, kod silnika, skrzyni biegów oraz pełne wyposażenie auta, z jakim samochód opuścił fabrykę. Wydaje mi się, że to są bardzo wartościowe informacje i taki dekoder dla subskrybentów naszego kanału jest darmowy. Także zachęcam Was do odwiedzenia tych dwóch playlist, które umieszczam
na dole w opisie tego materiału oraz w pierwszym komentarzu pod tą prezentacją. W tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.